Jan Paweł II jest dla Polaków i całej wspólnoty Kościoła niepodważalnym autorytetem. Beatyfikowany, upamiętniony na licznych pomnikach, tablicach, ulicach, wymieniać można by długo. Dziś, w dobie kryzysu w Kościele, również związanego z ujawnieniem historii z pedofilią wśród duchownych, ostrze krytyki zostało wymierzone w papieża Polaka. Jan Paweł II jeszcze za swojego życia był uwielbiany przez miliony rodaków. Kierunek, a którym prowadził Kościół, nie podobał się jednak wielu, zwłaszcza liberalnym chrześcijanom. Jan Paweł II krył zjawisko pedofilii, dowodzą antyklerykałowie. Mało kto z Polaków, nie mówiąc o szaleńcach, potrafiłby porwać się na autorytet papieża, który wypracował przez ponad 27 lat pontyfikatu. Dziś w dobie coraz mocniej ogarniającego Kościół kryzysu deprecjonuje wszelkie osoby i inicjatywy związane z KK. Czołowym problemem, w aspekcie wizerunkowym, jest dziś zjawisko pedofilii w Kościele. Nie umilkły jeszcze echa przemocy seksualnej wobec nastolatki z Wielkopolski, która wygrała z Kościołem przed sądami, a kraj obiegła kolejna wstrząsająca nowina. Kilka dni runął całkowicie i definitywnie wizerunek księdza Jankowskiego, legendarnego kapelana Solidarności. Na komentarz organizacji antykościelnych nie trzeba było długo czekać. W Polskę poszedł ostry komunikat poparty akcją. Wrocławscy antyklerykałowie wszczęli akcję Kryłem pedofilów. Pod osłoną nocy zawiesili na pomnikach Jana Pawła II szarfy z przytoczonym napisem. Jak wskazuje Wirtualna Polska, pomniki ozdobiono takimi napisami w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Nie będziemy dłużej tolerować ukrywania pedofilii w Kościele i stawiania pomników zbrodniarzom. Za czasów swojego pontyfikatu Jana Paweł II tuszował skandale seksualne w Kościele, napisała na Facebooku Wrocławska Grupa Nieznanych. To ludzie tej inicjatywy przyznali się, że w nocy z soboty na niedzielę nałożyli na kilka pomników Jana Pawła II szarfy z napisem Kryłem pedofilów. Tym samym wydali wyrok na najważniejszego polskiego duchownego w historii. Po sprawie KS. Henryka Jankowskiego jest jasne, że problem zaczął się dawno temu. Powszechną praktyką w Polsce było przenoszenie podejrzanych księży do innych parafii, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezkarności, dodaje aktywista. Chcemy dotrzeć do katolików, którzy nie czytają NP Gazety Wyborczej, poprzez mocną akcję uliczną skłonić ich do zainteresowania się tematem, cytuję jednego z antyklerykałów zaangażowanych w WP. Padają też zapowiedzi, że wkrótce podobne napisy pojawią się na kolejnych pomnikach polskiego papieża. Organizacja obecna jest bowiem w wielu miastach Polski.